Operacja Uranus. Cześć, z tej strony Freaks, witam w Ortonerze, to jest I-225, najnowszy myśliwiec rosyjski na losowaniu 6-3. Czyli od razu wrzucony na głęboką wodę, ponieważ może walczyć już z jetami. I będzie walczył z jetami, bo powiedzmy w większości bitew, na które traficie, jety będą. No i co? No i to zdecydowanie utrudnia granie tym samolotem, no bo samolot jest bardzo fajny, wznosi się całkiem spoko, widzicie, na 20 stopniach, na 6000 nadal chce się wspinać, więc jeżeli chodzi o wznoszenie, to naprawdę przypomnę, że to jest całkowity stok, tutaj nie ma ani jednej modyfikacji, więc no jak na stok wznosi się fenomenalnie. Tutaj tylko będzie myślę tylko lepiej. Niestety, no za przeciwników mamy jety. A ewentualnie się znajdzie jakiś F8F czy P51H, to są nasi główni, że tak się wyrażę. No po prostu rywale z naszej półki, bo tutaj jety to naprawdę musimy łapać przy glebie i jeżeli będą zakręcały, bo inaczej ich po prostu nie dorwiemy. Ten samolot tak jak wspaniale się wznosi, tak nurkuje już nie tak świetnie. Przy 6,5 stówy już praktycznie trzeba się powoli zbierać do wychodzenia z nurku, ponieważ po 7 stów to już samolot się masakrycznie blokuje, jego roll rate nie jest aż taki dobry, szczególnie przy wyższych prędkościach. Samolot się blokuje, no i powyżej 750 to już jest prędkość urwania skrzydeł, jeżeli mocniej pociągniecie za stery. Więc no. Za uzbrojenie mam tutaj 4 działka, szwak po 100 na działko. Postawa amunicji oczywiście, tutaj 4 działka są w nosie, więc bardzo skoncentrowana wiązka idzie. No niestety są to szwaki, więc prędkość wylotowa jest lekko śmieszna. Musimy naprawdę celować z dużym wyprzedzeniem, co utrudnia granie tym samolotem. Szczególnie jeszcze, że nasi przeciwnicy są dosyć szybcy zwykle. Tutaj trafiliśmy do jakiejś bitwy 6-6, pierwszy raz z czymś takim się spotykam. Żeby aż tak mało na takiej wielkiej mapie było ludzi. No, najwyżej sobie przeskoczymy do następnej. A tu po prostu poopowiadam chwilę. Samolot, co ciekawe, zauważyłem, że on przypomina bardziej w sylwetką jakiegoś Iła, czy Su-6, a nie na przykład Jaka, czy Ła. Ma takie charakterystyczne, wygięte troszkę do tyłu skrzydła. No i podobno ten samolot lepiej się sprawuje na większych wysokościach, bo wiadomo, że te rosyjskie samoloty im wyżej, tym gorzej. No tutaj myślę, że jest dobrze, jak widzieliście na początku, na 6000 ten samolot nadal się chce wspinać i wspina się bardzo dobrze. Prędkość w locie poziomym, czy ja wiem, czy taka dobra, no całkiem szybki samolocik. Na stoku jest 30 km wolniejszy wedle statystyk od P51H, które jest tutaj takim naszym, powiedzmy, naszym odpowiednikiem po stronie aliantów. Zobaczmy, mamy tutaj... Dobra, już nie mamy japońskiego bombowca. Ale myślę, że jeżeli tu się nic nie będzie działo, to po prostu już przeskakuję do następnej bitwy. Tutaj miałem poopowiadać, myślałem, że coś się będzie działo. No, nie dzieje się. No dobra, mamy kolejną bitwę. Tym razem jest troszkę więcej niż 6-6. Jesteśmy tutaj wszyscy alianci na jednych Niemców. Zobaczymy, jak ta bitwa się potoczy. To już widzimy Arado, które wykorzystuje swój spawn w powietrzu. Już tutaj próbowało kogoś ustrzelić, trochę nie wyszło i zawróciło. A my się tutaj pofatygujemy w stronę myśliwców. Miejmy nadzieję, że nie spotkamy żadnego ME-163. A nawet jeżeli spotkamy, to żeby był bez paliwa, bo ta maszynka to jest po prostu... Przeraża mnie to coś. Zwłaszcza, że teraz będzie ich wysyp, ponieważ dodali w tym patchu też nowego kometa właśnie. Czyli ME-163, no i każdy będzie chciał przetestować, jak to lata i będzie wysyp tych maszyn tutaj na tym tierze. Także trzeba się spieszyć, póki jeszcze ich nie jest aż tak dużo. No dobra, zobaczmy. Na razie to standardowo się wznosimy, ponieważ no bez wysokości z jetami nie możemy nic zrobić. Możemy tylko się patrzeć ewentualnie.
co to leci. Tam jest ten, to jest chyba ten HOT 229, tak mi się wydaje. No ale to przekonajmy się, co to jest. Przy okazji zobaczycie, jak ten samolot nurkuje. Nie, jednak to jest M262. No ale widzicie, że no teraz to nie ma sensu nawet go gonić, bo byśmy go po prostu nie dorwali. Ma taką prędkość, że to... Ale teraz możemy wykorzystać fakt, że on teraz możliwe będzie zakręcał i atakował nasze boty. Więc będzie można mu wygarnąć w momencie, kiedy się będzie tego najmniej spodziewał. Jednak gościu nie jest głupi i leci na czołówkę z naszym jakim 17. No i w sumie na razie to musimy po prostu czekać, aż jakoś wytraci prędkość, bo inaczej go po prostu nie dorwiemy, niestety. Tak jak mówiłem, ten samolot przy 700 już wariuje. A jety przy 700 się czują, przynajmniej niemieckie jety się czują jak w domu. No niestety, duża część realistyków będzie wyglądać w ten sposób, że będziecie musieli po prostu czekać. Bo jeżeli traficie na... Bo ja zagrałem chyba jedną czy dwa realistyki, gdzie trafiliśmy na całe drużyny tłokowców i to było dosyć przyjemne. No dobra, tutaj się robi mały kociołek. I było dosyć przyjemnie, bo ten samolot wtedy naprawdę może powalczyć. No a tutaj to... Powalczyć to i może, ale nie za bardzo ma z kim. No zobaczmy. Nie ma sensu w sumie schodzić na nich. Chyba, że zaczną się bawić z tym I-225. No, zaatakujmy ten latający talerz. A i tutaj te się odzywają podstawowe taśmy, bo jeszcze nie odblokowałem dodatkowych, niestety. Powinniśmy chociażby cokolwiek zrobić, a nie tylko go płaskotać po skrzydle. No dobra, nie idziemy za nim, bo to się mija z celem. No niestety ten nasz I-225 musi albo zacząć ich kręcić, albo zaraz się pożegna z życiem. No już go... No właśnie. To jest główny problem. Że mógłby chociaż się na coś przydać. Nie wiem, zacząć jakoś zmuszać ich do manewrów, żeby zaczęli tracić trochę prędkości. A tak, to oni cały czas prują po te 7-8 stów. I my musimy czekać. No dobra. Przynajmniej tego sierotę się udało złapać, bo ładnie zaczął zakręcać. No tutaj amunicja dosyć szybko schodzi, jeżeli strzelamy. No dosyć szybko strzelamy działka, ale oczywiście różnie to bywa z ich obrażeniami. No, dobra. Latający talerz spadł, no i został kolejny Schwalbe, który wlatuje nam prosto pod celo, jednak nie zdążymy już go dorwać. No zobaczmy. Na razie bitwa się układa całkiem oczywiście dla nas. Teraz korzystam oczywiście z chwili wolnego i wznoszę się, bo inaczej nie da rady. Tutaj samolot tłokowy lecący przy glebie to martwy samolot. Zresztą tak samo jak w bitwach tłokowców. To samo. I-225 to nie jest samolot do dogfightu. Absolutnie nie. Aczkolwiek, jeżeli już chcecie jakoś nim manewrować, to polecam klapy na start, na lądowanie. Są, z tego co patrzyłem, dosyć wytrzymałe. Nie jak w jakach, że łamią się przy byle przekroczeniu prędkości 200 na godzinę. Tutaj te klapy, szczególnie na start, są dosyć wytrzymałe i dodają temu samolotowi dosyć sporo zwinności.
jeżeli już macie kogoś namierzać, no to polecam właśnie klapy na start. No dobra, do rzeczy. Został jeden koleś. Nie chce mi się w sumie używać rozkazu. No zwłaszcza, że już wiadomo, gdzie jest ostatni. Także to była taka cała bitewka, może pokażę już urywki tylko z następnych. No to jest oczywiście stok, tutaj nie mam absolutnie nic odblokowanego. Odblokowuję aktualnie taśmy amunicyjne, żeby jakoś na samolot, no żeby nie było takiej sytuacji jak z tym Hortenem. Czyli jeżeli już go trafię, to powinien spaść, a nie tylko sobie odbić wesoło te pociski i polecieć dalej. Tutaj już kolejna bitwa, jedno zestrzelenie na P-80. I tutaj zobaczcie, z jakim wyprzedzeniem muszę strzelać, to tutaj jeszcze prawie mnie gościu swoim truchłem trafił. Także mówię, te działka naprawdę są średnie, bo przez tą masakrycznie niską prędkość wylotową. Tutaj znowu trochę walki na niskim pułapie z M262. Tutaj proszę nie zwracać uwagę na moje strzelanie, ponieważ to była moja chyba w ogóle druga bitwa tym samolotem i nie przyzwyczajony byłem do strzelania szpakami. No i to jest też pokazane, że przy prędkości 300 ten samolot się nie nadaje do jakiejkolwiek walki, bo on wtedy lata jak takie straszne drewno. No tutaj troszkę na początku zbyt pesymistycznie, jednak zbyt źle oceniłem te szwaki, że jednak mają aż tak beznadziejną prędkość wylotową. Na szczęście już powtórka, znaczy poprawka weszła dobrze. No i zostałem prawie rozwalony przez własnego MIGa, który prawie we mnie wleciał. Także jeżeli o mnie chodzi, ten samolot na 5 gwiazdek dostaje solidną jedną, ponieważ po pierwsze, to nie jest fajny samolot do latania, ponieważ latam przeciwko jetom. Jeżeli natkniemy się na jakieś maszyny alianckie, to uważam, że one są po prostu lepsze. Przeciwko jetom nie mamy za bardzo nic do powiedzenia, nawet jeżeli usiądzie na Thunderbolt, który ma losowania o wiele, wiele niższe, to również nie mamy nic do powiedzenia. Na prędkość też ten samolot nie jest jakiś super. No myślę, że Gaijin troszkę strzelił sobie w stopy go wypuszczając. No bo mówię, walka tłokowcem przeciwko jetom to nie jest nic przyjemnego. I myślę, że tak jak kiedyś powiedziałem w którymś filmie, że to powinno być, nie powinno być czegoś takiego. Także no, jedna gwiazdka na 5. Słaby samolot. Znaczy, może nie słaby, ale słaby w porównaniu z innymi, które spotyka. Także jeżeli chcecie go expić, to expcie go tylko po to, żeby dojść potem do MIGa 9. I w sumie to tyle. Czołem i do zobaczenia w następnym filmie.